bardzo oddaję głos panu Piotrowi. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za przyjście. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Tak czy nie? O, ja właśnie wskutek przypomnienia sobie, że się zbliżają te szósta Europy, no to nagle pomyślałem, że tak zmienię temat, bo ten, który został zgłoszony, jest taki bardziej mało rozrywkowy, że tak powiem, chyba. I taki zbyt na tą porę może zbyt złożony. Więc może coś o tej piłce nożnej, jakichś ujęciach może trochę improwizowanych nie spróbował coś powiedzieć. No bo kiedyś też nawet trochę na ten temat pisałem, ale może tak. Co tam za duży jest? Punktem wyjścia tego mojego wystąpienia uczynię może esej George'a Orwella, który w 1945 roku napisał taki właśnie tekst pod dosyć zgryźliwym i ironicznym tytułem Braterska atmosfera sportowa. Punktem wyjścia czyni on turny drużyny Dynamo Kijów po Anglii oraz rozgrywany przez nią mecz z drużyną Arsenal, no właśnie pod koniec II wojny światowej, a więc mecz był mocno upolityczniony. Oprócz uwag pouczających notabene o upływie czasu dotyczących atmosfery politycznej towarzyszącej temu wydarzeniu, Orwell formułował tam opinię, którą zresztą później wspierał, ponieważ sportu generalnie on nie lubił. Notabene był do końca życia socjalistą, więc formułował on taką opinię, że międzynarodowe turnieje nie sprzyjają przyjaźni narodów, ale podsycają wzajemną wrogość, ponieważ jak on tam to chyba formułował, sport, w szczególności sport zawodowy, no wtedy jeszcze takowego nie było właściwie, chociaż w Anglii on już się powoli powstawał. Sport jest niezawodnym zarzewiem wrogości, jak twierdził, a więc jego intencją było właściwie zdeprecjonowanie sportu zawodowego, któremu i upolitycznionego, któremu przeciwstawiał tak trochę na modłę Jana Jakuba Rousseau. Sport na wiejskich błoniach, a więc pozbawiony tych elementów komercyjnych, politycznych, no taki szlachetny, rusoistyczny po prostu sposób rywalizacji, gdzie nie ma silnych emocji, jakichś agonistycznych czy później egzystencjalnych. Mecz natomiast graczy zawodowych pozbawiony jest według niego wszystkich walorów moralnych, estetycznych, przyjemnościowych. Z zawodami sportowymi, w szczególności z futbolem, związane są natomiast takie złe cechy ludzkie jak instynkt agresji, nienawiść do przeciwnika, chęć poniżania go, pragnienie zemsty za jakieś krzywdy polityczne albo też osobiste. I podczas meczu cechy te nakładają się na emocje narodowe, przybierając w konsekwencji postać szowinistyczno-nacjonalistyczną. No i twórca pojęcia nowomowy ostatecznie określił mecz piłkarski jako wojna minus strzelanie. No również i dzisiaj niektórzy krytycy utrzymują, że futbol tworzy nadal wspólnoty plemienne, które powinny zniknąć w świecie Unii Europejskiej i globalnego humanizmu, niszcząc przestarzałe już struktury nienawiści, przemocy, trybalizmu i tak dalej. Więc ten zwrot, prawda, wojna minus strzelanie, no on w zamyśle autora miał zdeprecjonować futbol, ale w moim przekonaniu on właśnie trafia w samo sedno rzeczy, albowiem właśnie wojna minus strzelanie i wojna ze strzelaniem to w rzeczywistości tak odległe jak rok 1945 i rok no na przykład 2012. No po prostu wojna minus strzelanie nie jest w ogóle wojną. Wyraz wojna bowiem opisuje
sytuację konkretną rozwiązania sporu politycznego, ideologicznego, ekonomicznego albo religijnego, czy quasi religijnego przy użyciu przemocy bez respektowania reguł prawnych, a takowych po prostu w czasie wojny nigdy nie ma. Chociaż czasami się mówi o wojnie sprawiedliwej, no ale to jest pewna fikcja, raczej retoryczna niż rzeczywistość. W towarzystwie konfliktu wojennego prawie zawsze, jak wiadomo, mamy do czynienia z wzajemnym stygmatyzowaniem się przeciwników za pomocą wartościujących przeciwieństw typu dobry, zły, prawda, sprawiedliwy, bezprawny, kłamliwy, prawdomówny, spytny, piękny i tak dalej. A więc wróg podczas wojny jest postrzegany nie tylko jako agonista, jako agonalny przeciwnik, tak jak w sporcie, ale jako istota zła moralnie, spytna estetycznie i szkodliwa ekonomicznie na ogół. No cóż z takim kimś robić? No, należy go nie tylko pokonać, ale na ogół eksterminować. W piłce nożnej no, to zjawisko może też niekiedy występuje. Więc trochę przecząc samemu sobie, no, może spróbuję wesprzeć na chwilę tą opinię George'a Orwella, no, ponieważ rzeczywiście nie można zaprzeczyć, że w niektórych miejscach świata piłkarskie fronty naśladują czy też symulują fronty, no właśnie, polityczne, czy też rasistowsko-etniczne. Rzeczywiście można obserwować różne stadiony, na których toczono, czy toczy się, to jest kwestia do dyskusji, ideologiczne, etniczne, czy religijne, quasi wojny, jak na przykład swego czasu to miało miejsce na stadionie na przykład serbskiej Crvene Zvezde, która mając rywala w osobie Partizana stała się klubem Serbów, którzy chcieli odzyskać swoją narodową tożsamość. Natomiast klub Partizan, no jak wiadomo, zawdzięcza swoją nazwę Partizanom, Marcela Tito, którzy rozbili armię czetników serbskich nacjonalistów, albo jak niektórzy twierdzą, faszystów walczących z nazistami w czasie II wojny światowej. No więc na tym stadionie pojawiały się no, takie wizerunki prawosławnych świętych. No w każdym razie stał się to klub taki nacjonalistyczny Serb. Dalej, no można by dać przykład bardziej może nam bliski, mecze na przykład sterowane dla zysku nienawiści pomiędzy katolickimi kibicami w Celticu Glasgow. To jest rodzinne miasto Adama Smitha, jak wiadomo, wznoszącymi okrzyk pieprzyć królową, a protestanckimi Rangersami wznoszącymi analogiczny okrzyk pieprzyć papieża. No, wiadomo, grał w Boruc, on tam się żegnał często, właśnie troszeczkę tak podkręcając atmosferę na stadionie. Jeżeli chodzi o sprawy rasistowskie, no to na przykład w Holandii dosyć no, tolerancyjnej znane są takie no, rozgrywki pomiędzy klubem Ajax i Feyenoord. No to ja czytałem takiego dosyć poprawnego politycznie dziennikarza, myśliciela Borumę, który tam pojechał do Holandii właśnie obserwować tą tolerancję holenderską, no i chodził na te mecze między innymi tych dwóch klubów, no i podczas tych meczów ci kibice Feyenoordu wypuszczali od czasu do czasu taki syk po prostu ze swoich ust, no i nie mógł tego jakby rozszyfrować, no i dopiero mu kolega wytłumaczył, że klub Ajax uchodził za klub żydowski, a Feyenoord no to w ramach zwalczania tego klubu podczas wykupywania tam złotów rożnych czy też jakichś wolnych
no, wydobywał spod języka cykl symulujący upuszczanie cyklonu B w trakcie akcji przeciwnika. No ale krzyczeć każdy może, więc w zasadzie nie można było nic tutaj zarzucić, prawda, tym kibicom. Natomiast ci z kolei fanatycy klubu Ajax okręcali się we flagi z gwiazdami Dawida, no i potem się tam naparzali między sobą z tymi kibicami Feyenoord. No inny może przykład, kiedy w Guadalajarze odbywał się mecz w piłce nożnej między reprezentantami USA a reprezentacją Meksyku o wejście do turnieju olimpijskiego bodajże w 2004 roku, no to każdy gol zdobyty przez Meksykanów kwitowano okrzykami Osama, Osama, prawda? No, to się wiąże oczywiście z realnymi jakimiś uwarunkowaniami tych sytuacji, no bo jak wiadomo, obecnie największym zbiorowiskiem legalnych i nielegalnych imigrantów w Ameryce są Meksykanie. Niektórzy przewidują, że tak jak na przykład Buchanan, prawda, w 2050 liczba Afroamerykanów i Latynosów niemal się podwoi, z dzisiejszych 85 milionów wzrośnie do 140, ale w przeciwieństwie do nich dzisiejszych imigrantów, współcześni Meksykanie żywią do Amerykanów właśnie dosyć zadawnioną niechęć, bo jak wiadomo, to był kiedyś teren Meksyku. No i według jednego z sondaży 72% Meksykanów postrzega Amerykanów jako rasistów. Wedle innych sondaży, no gdzieś około 60% uważa, że amerykański południowy zachód należy do Meksykanów. Także no, to się wiąże z takimi opiniami, że Ameryka się rozpadnie i no właśnie to południe zostanie, że tak powiem, przejęte przez będzie nowy Meksyk albo stary Meksyk, no bo tam byli dawniej po prostu Meksykanie, a teraz będą na nowo. No i w tym sensie prezydent aktualny będzie pierwszym czarnoskórym, a ostatnim prezydentem Stanów Zjednoczonych. To by były takie sygnały po prostu ze strony tych stadion. Tak samo właściwie jest z dopingiem we Francji. Na przykład imigranci, na przykład z Afryki, prawda, kiedy Algieria gra w piłkę nożną z Francją, to kibicują drużynie algierskiej, prawda, dla zamanifestowania sprzeciwu, rozdrażnienia Francuzów, a nie dla manifestowania solidarności z krajem przodków. No jak chodzi o Polskę, no to kiedyś na przykład oglądałem mecz Barcelony z Manchesterem United, no i Polacy kibicowali przeciwko Barcelonie, bo była ona z Katalonii, która była przeciwko generałowi Franco, a ci Polacy byli akurat frankistami. No, w Barcelonie wprawdzie wtedy nie grał chyba ani jeden Katalończyk, no ale to w zasadzie nie ma większego znaczenia w tej sytuacji. No, notabene George Orwell właśnie był tym jednym z tych humanistów europejskich, którzy pojechali walczyć z generałem Franco, napisał zresztą taką książkę Hołd dla Katalonii, gdzie no, opisuje swoją wojnę okopową z faszystami, no tak zwanymi faszystami frankistowskimi, no ledwo z życiem wspominam tam, stamtąd uszedł, więc to mówię na marginesie. No więc no, akurat Franco był zwolennikiem Realu Madryt. Przy okazji trzeba powiedzieć, że nie był on totalitarystą, ponieważ Barcelony nie zlikwidował, tylko kazał im przegrywać. No więc to jest powiedzmy dowód na różnicę między totalitaryzmem a autorytaryzmem. Więc tutaj Franco byłby raczej autorytarystą, a nie totalitarystą. Tutaj może też taką swoistą ciekawostką byłoby kibicowanie na ostatnich mistrzostwach świata, Polacy, jak Turcja grała z Niemcami, prawda? No to Polacy kibicowali Turcji. No, nie wiadomo właściwie dlaczego, bo w drużynie niemieckiej grało dwa z trzech Polaków.
Więc można by powiedzieć, że Polak-Niemiec raczej są w sojuszu, no Polak-Niemiec dwa bratanki, no ale jednak tutaj może w ramach nacjonalizmu ofiar byliśmy przeciwnikami Niemiec, no ale nie wiadomo dlaczego, znowu za Turkami, może dlatego, że nie uznali rozbiorów w Polsce. Teraz z takich innych takich obserwacji ciekawych, no to kiedyś oglądałem ten mecz w Iranie. W Iranie to był Iran właśnie z Niemcami. No i kiedy Niemcy wyszli na murawę, puszczono hymn niemiecki i chyba 70% tych kibiców irańskich podniosło ręce w pozdrowieniu narodowo-socjalistycznym podczas tego hymnu. No i właściwie nie wiadomo było, o co chodzi. Ci piłkarze trochę zgłupieli. No, Klinsmann, tak się nazywał trener chyba, to on no, właśnie głupawo uśmiechał, a jakoś taka powstała niezręczna sytuacja. No, niemniej jednak okazało się, że oni nie chcą poniżać tych Niemców jako byłych nazistów, tylko wprost odwrotnie. Oni ich pozdrawiali jako sojuszników, jako Aryjczyków, prawda? Którzy są sojusznikami w walce z Żydami, którzy notabene w tym czasie się odbywały w Teheranie te konferencje rewizjonistów Holokaustu. No, którzy twierdzili, że Holokaustu nie ma, bo nie ma powodu, żeby był. W związku z tym ten sojusz jeszcze bardziej się wzmacniał pomiędzy tymi właśnie kibicami i Niemcami. No tylko, że ci Niemcy nie za bardzo rozumieli, o co chodzi, no ale no, generalnie zrozumiał to Netanyahu, bo powiedział, że Iran po tym meczu, że Iran to są Niemcy z 1933 roku. No więc znowuż jeszcze bardziej ta sprawa się tak jakby pokomplikowała. Więc to by były, no tych przykładów można oczywiście dawać chyba więcej, które pokazują właśnie tą, znaczy mogłyby dokumentować, czy wzmacniać tą tezę właśnie George'a Orwella, że mecz piłkarski to jest wojna minus strzelanie. No wiadomo, że w Krakowie no to jest stara wojna między minus strzelanie między Wisłą a Krakowią, więc też między właściwie nie wiem, faszystami i Żydami, a jeszcze były zdaje się Machabi i Jutrzenka, to była święta wojna między Żydami, z sionistami i bundystami. No i tam też w zasadzie się toczyły różne takie wojny, które jeszcze do dzisiaj się odzywają po domach i ci kibice czy chłopcy kultywują jakieś te tradycje swoich ojców i dziadów do dziś. Ale jednak wydaje mi się, że to stwierdzenie George'a Orwella nie jest takie do końca mimo wszystko słuszne, ponieważ na ogół mecz piłkarski różni się od tego typu egzystencjalnych napięć, no, które rzeczywiście występują. W czasie zawodów gracze używają oczywiście siły, prawda, w sposób nieprzepisowy, popełniają faule. Niekiedy są to godne potępienia faule złośliwe. Przeważnie no jednak faule te wynikają z bliskiego kontaktu zawodników, co decyduje, że kopnięcia stają się nieuniknione. Wpływ na grę nieprzepisową ma przeważnie zmęczenie zawodników i brak precyzji w działaniu. Słuszna jest chyba opinia, że najwięcej fauli popełniają gracze źle wyszkoleni technicznie, nieprofesjonalni. Jak zawsze dobra znajomość swojego fachu pozwala uzyskać sukces bez użycia nieuczciwych sposobów i wydaje mi się, że sport zawodowy na pewno dobrze służy doskonaleniu techniki zawodników, a więc tych fauli jest mniej. Faule naprawdę brutalne zdarzają się rzadko. Wypadki śmiertelne piłkarzy też są rzadkie, o ile mi wiadomo, zabójstwa nie mają miejsca. Zawodnicy starają się unikać właściwie gry skrajnie agresywnej,
co wynika z dbałości o własny interes, o własne ciało, które jest podstawowym kapitałem graczy. No i byłaby to taka utylitarystyczna podstawa przestrzegania reguł gry, wzmacniana może kantowską, powiedziałbym, ich akceptacją, ponieważ każdy zawodnik ma pełną świadomość, że za chwilę może go spotkać los brutalnie kopniętego przeciwnika, a więc postępuje tak, jak życzyłby sobie, aby postępowano wobec niego. A więc niekoniecznie trzeba widzieć w rywalu kogoś dobrego, aby nie pogruchotać mu kości. Wystarczy zobaczyć w nim samego siebie z pogruchotanymi kośćmi. No i to w zasadzie byłoby chyba do wykrycia w tych działaniach rywalizacyjnych, które występują na terytorium stadionowym. Oczywiście, kiedy tylko pojawia się silna rywalizacja i kibice oraz piłkarze wpadają w mroczny, dionizyjski trans ekstatycznej, emocjonalnej walki, przestają, tak jak zresztą w innych dziedzinach życia, obowiązywać reguły gry. No i właśnie na użytek takiej sytuacji wprowadzono nieobecnego właśnie na wiejskich błoniach, które tak George Orwell chwalił, sędziego, prawda? A nawet trzech, czyli stróża tych reguł gry. No i jego obecność na boisku to jest właśnie ta istotna różnica pomiędzy wojną i meczem piłkarskim. Jest to w gruncie rzeczy różnica między wojną a pokojem. Bo w czasie wojny nie istnieją, nie istnieje żadna właściwie instancja zdolna wyegzekwować od walczących stron przestrzeganie prawa. Dopiero po zakończeniu wojny odbywają się procesy przestępców wojennych, których celem jest, jak głoszą każdorazowi skądinąd zwycięzcy, naprawa fundamentalnie naruszonego prawnego ładu społecznego, czyli narzucenie nowego ładu przez nowych zwycięzców politycznych. No, podczas meczu piłkarskiego ten ład prawny, chociaż jest nieustannie zagrożony przez ludzkie emocje, jest zachowany. No, ważnym oczywiście elementem meczu jest obecność policji, no i tajnych współpracowników na stadionach. Ich liczba musi wzrastać, zresztą proporcjonalnie do liczby zgromadzonych ludzi. No i do rangi meczu sędziowie, prawda? Chociaż są niekiedy uważani za masonów w czerni, uosabiają prawo na boisku. Policjanci natomiast, chociaż niekiedy uważa się ich za psychopatów, prawda, w mundurach, stanowią przedłużenie prawa egzekutywy na całym stadionie. Czyli mamy właśnie taki podział władz, można powiedzieć, na terytoriach stadionowych. No i te właśnie instytucje, prawda, ci ludzie reprezentujący instytucje, ci sędziowie, policjanci, tajni współpracownicy, no to mają chronić sędziego, prawda, przed piłkarzami, sędziego i piłkarzy przed kibicami oraz kibiców przed kibicami. Identycznie te zadania zresztą policja wykonuje na co dzień. Policjanci nie są przecież powoływani do służby na okoliczność meczu, ich liczba nie wzrasta, tylko ich obecność jest bardziej widoczna, podobnie jak obecność pilnowanych ludzi. Kiedy następuje koniec meczu, ludzie rozchodzą się po ulicach miasta, to samo robią policjanci, a więc rozpraszaniu się ludzi towarzyszy rozpraszaniu się policji. Wszystkie w zasadzie te stadionowe niebezpieczeństwa nadal istnieją, ale również, że tak powiem, w stanie rozproszenia. A więc nie mecz właściwie piłkarski stanowi przyczynę kontroli policyjnej, ale to jest nieodzowny warunek trwania cywilizowanej społeczności, cywilizowanego polis, nie pozwalający, żeby na ulicy, w sklepie, na giełdzie, na koncercie, na stadionie, w parku czy na dworcu trwała wojna każdego z każdym. A więc warunkiem trwania tej stadionowej i pozastadionowej polis nie jest naturalna wolność tych kibiców i obywateli, ale konieczny stopień przymusu, prawda, państwowego. Więc tu może na
na audytorium. Powiem tyle, że społeczeństwo właściwie cywilno-liberalne, no które właściwie tak, w takiej formie, tak powiem, skumulowanej ujawnia podczas meczu, no ono jest możliwe tylko dzięki gwarantowanemu bezpieczeństwu, które warunkuje pojawienie się wolności. Ale wolność jest aspektem właśnie bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo wyprzedza. Wolność, stadion to dobrze pokazuje. Bez lewiatana, który wysyła tych tajnych współpracowników, policjantów, którzy pilnują, prawda, no to po prostu nie ma w ogóle żadnej cywilizacji. Mamy do czynienia, no w najlepszym przypadku z anarchią, a właściwie mamy do czynienia ze stanem natury. No więc tutaj można powiedzieć, że to co Orwell mówi, w jakimś sensie słusznie, że mecz na błoniach, prawda, jest stanem natury, ale właśnie na modlę rosyjstyczną, to w drugim ujęciu, prawda, które ja tutaj właściwie propaguję, to by było odwrotnie, prawda, że ten stan natury byłby tym stanem, właściwie, który opisywał, no, Thomas Hobbes, prawda? Więc stadion pokazuje, kto ma rację. No, stadion pokazuje, że Thomas Hobbes ma rację, prawda? Mylna, według mnie, byłaby też ta sugestia George'a Orwella, że bo on też taką tam czyni, że podobieństwo zawodu sportowy, prawda, i wojny polega na tym, że gra toczy się o zwycięstwo. I faktycznie kończy się zwycięstwem jednej drużyny, no, zysk jednego musi być stratą drugiego, nie ma możliwości, żeby obie drużyny wygrały. Zresztą nie ma chyba takiej gry, w której wszyscy odnoszą sukces w jednakowym stopniu, ale to oczywiście nie daje racji do snucia analogii wojennych. Podobna jest zresztą zasada procesu sądowego, kontradyktoryjnego procesu sądowego, czy konkurencji rynkowej, której jedni wygrywają, a drudzy tracą. Chociaż no właściwie, jak mówią liberałowie, zaczynamy do czynienia tutaj z grą o sumie dodatni. O ile nie mamy do czynienia z grabieżą. No więc o tym, że proces sądowy, proces kontradyktoryjny, czy konkurencja ekonomiczna, rywalizacja sportowa to są zgoła odmienne sposoby wyłaniania zwycięzcy, niżeli wojna, no to nie trzeba chyba nikogo przekonywać, jakkolwiek George Orwell właśnie tutaj nie jest do końca przekonany. No w meczu piłkarskim ponadto wydaje się, że wynik nie jest przypadkowy, ale przeważnie jest zasłużony, nie decyduje siła fizyczna, czy też przemoc, ale umiejętności, talent, praca zawodników, trenerów, lekarzy, no, całych sztabów szkoleniowych i tak dalej. Także na dłuższą metę właściwie w czołówce klasują się drużyny rzeczywiście najlepsze. Ponadto zwycięstwo w sporcie, tak jak zresztą w świecie ekonomii, o ile mamy do czynienia z wolnym, prywatnym rynkiem, no nie chroni siła władzy politycznej. Zawsze to zwycięstwo bywa przejściowe, efemeryczne. Dzisiejszy przegrany może pokonać swojego dawnego pogromcę. A ponadto zwycięstwo sportowemu, chociaż no, tutaj można by się zastanowić, czy tak jest, czy tak nie jest, no nie towarzyszy na ogół trwałe, no bo może chwilowe, tak, ale trwałe nie przekonanie o wyższości kulturalnej kibiców, których reprezentacja wygrała. No, o ile wygrana militarna może wyzwalać i na ogół wyzwala u zwycięzcy poczucie wyższości, poczucie woli, mocy, wyższości kulturalnej, to w walce sportowej chyba takich konsekwencji na dłuższą metę nie ma, no, ale no, to jest kwestia może dyskusyjna. Tutaj może dodam, że trudno mówić właśnie dzisiaj, to pokazuje właśnie, jak się czasy zmieniają, na serio o nacjonalizmie właśnie w sporcie, czy o tym szowinizmie w sporcie współczesnym. Opinia, że z zawodami sportowymi wiąże się nacjonalizm czy szowinizm, no może była rzeczywiście słuszna 40 lat temu, może 30 lat temu, no ale ona straciła swoją aktualność, no co najmniej 50% więcej chyba niż 50%, do czego przyczyniło się potępianie na kiedyś właśnie zawodowstwo w sporcie. Współczesny piłkarz jest po prostu formalnie wolnym, prywatnym najemnikiem grającym w klubie, który zechciał zapłacić mu więcej niż inne. Nie jest on już w zasadzie nośnikiem, albo w małym stopniu, w mniejszym stopniu idei narodowych.
ale swojego indywidualnego interesu, talentu, ambicji najwybitniejsi zawodnicy tworzą właściwie taką kosmopolityczną grupę wirtuozów i krążą po klubach całego świata. Koledzy grający na przykład przez dwa sezony w tym samym zespole, w następnym grają przeciwko sobie. No, generalnie można powiedzieć, że w ostatnim dziesięcioleciu idea prywatyzacji usług piłkarskich zwyciężyła na wszystkim w zasadzie boiskach świata, drużynami narodowymi, etnicznymi, lokalnymi, pozostali może jeszcze tylko nieliczni kibice. W zasadzie te drużyny narodowe to są kibice, bo oni się tam okręcają jeszcze w szaliki swoich ojców, dziadków, gdzie jest ten pot, prawda, tych ojców, dziadków i przenika, prawda, może przez nich na nowo, no ale już tam na boisku to się kręcą jacyś różni kolorowi albo biali, nie z tego kraju, z którego pochodzą kibice. Z drużynami narodowymi są jeszcze może tylko kibice. No bo ci gracze to w zasadzie w żadnym stopniu już nie są tak, nie utożsamiają się w taki sposób. Nie widzimy już na boisku tak do końca właśnie Francuza, Niemca, Anglika, Szkota, Polaka, Czechińczyka, ale piłkarzy gwiazdołów właśnie Zidana, no, który był berberem na przykład we Francji, czy Beckhama, Ronaldo i innych, którzy krążą właściwie jako taka kasta, prawda, elitarna, plutokratyczna, trochę związana z popkulturą, po stadionach świata. No wiadomo, że wzorcowym przykładem zmierzchu, prawda, nacjonalizmu w branży piłkarskiej jest drużyna Chelsea, prawda, która stała się pierwszą w zasadzie angielską drużyną bez jednego w tym momencie chociażby Anglika w składzie. No jej sukcesy wzmacniały tendencje właściwie te kosmopolityczne, przyciągając coraz to nowszych inwestorów. Jak wiadomo, w 2003 roku magnat naftowy żydowskiego pochodzenia Roman Abramowicz, drugi, właściwie najbogatszy, najbogatszych na liście Rosjan, kupił większościowe udziały w tym klubie i zainwestował swoją fortunę, ażeby uczynić z Chelsea właśnie taką korporację działającą dla zysku. No i tak też się stało. Linia zresztą lotnicza z Bliskiego Wschodu, Air Emirates, umieściła swoją reklamę na koszulkach tego zespołu. W zasadzie ten klub, no jedyne co go łączy z historią, no to jest właściwie logo tej drużyny. Więc jest to w pewnym sensie klub posthistoryczny, prawda? No, Polacy czasami oglądają ten mecz jakby jeszcze w kategoriach historycznych, prawda? No, Chelsea gra, no a tutaj się Balak gra, no to Polacy czasami ty faszysto, ty Niemcy, no on tam z tym właściwie nie ma nic wspólnego, albo Abramowicz, Żydzie, no to są właściwie już tacy ludzie całkowicie poza historią, tylko świat biznesu, pieniądza i te składowe, że tak powiem, aprioryczne składowe jakby narodowe, no tam chyba wybarowały, już tego w ogóle nie ma, zresztą być nie może. Co prawda, no, mógłbym tutaj może trochę korektę zrobić, bo na przykład Drogba, prawda, no, on jest z Wybrzeża Kości Słoniowej, no to on z kolei grając w tym klubie, no żywi jest uczucia narodowe, bo z tego co wiem, on dużą część swoich dochodów przeznacza na Wybrzeże Kości Słoniowej, głównie dla biednych dzieci. Więc jest w pewnym sensie takim altruistycznym piłkarzem, u którego ten żywioł narodowy jeszcze pozostał i jest w zasadzie no, godnym szacunku takim socjalistą, że tak powiem, ale równocześnie grającym w tym posthistorycznym klubie Chelsea. No ale generalnie rzecz biorąc mamy do czynienia z tą sytuacją powstania tych formalnie wolnych, prywatnych, działających dla zysku zawodników, którzy nie czują już do siebie jakiejś apriorycznej nienawiści, prawda? I pomijając jakieś chwilowe animozje personalne, złości, żyją ze sobą w miarę zgodnie, a więc potęga w zasadzie pieniądza ujawnia tutaj też swoją taką tajemniczą moc, niszcząc ten nacjonalistyczny
neuroprzekaźnik, że tak powiem, w mózgach piłkarzy, a także, chociaż w mniejszym stopniu oczywiście, w mózgach kibiców. Notabene wydaje mi się, że ta działalność, prawda, mieszania piłkarzy w Europie, no jest w pewnym sensie działalnością umyślną. No, to jest jakieś takie sprzątanie po II wojnie światowej, prawda? Rozbijanie wspólnot takich polityczno-etnicznych, no po to, żeby po prostu się nie powtórzyła sytuacja, która miała kiedyś miejsce. No więc taki jest zamysł, prawda, tego. No, ale kibice jeszcze zostają tutaj jako taka ostatnia taka siła, która ma więź etniczno-polityczną albo lokalno-polityczną czasami. No ale generalnie to idzie w takim kierunku rozbicia, że tak powiem, wspólnot tych lokalnych, konkretnych, także klasowych, prawda? Bo znikają warunkowania klasowe tych kibiców, no pieniądze te decydują, kto jest na meczu, kto nie jest na tym meczu. No to będzie ta tendencja, jeżeli robię tą analogię z wojną, za George'em Orwellem, ta tendencja do prywatyzacji usług piłkarskich, do rozbijania tych wspólnot etniczno-politycznych czy nacjonalno-politycznych, no to ona też ma, ona też ma swoją analogię w świecie realnych wojen, no bo mamy do czynienia oczywiście z tym zjawiskiem opisywanym już jako prywatyzacja wojny, prawda? Więc no, na terenie Iraku na przykład jest około 100 tysięcy, tak powiem właściwie te oficjalne, właściwie już są dane żołnierzy prywatnych, no, nawet więcej, no ale na pewno jest więcej, bo po prostu dochodzi do nas to, co po prostu ma dochodzić do proletów od elity, która tam zarządza rynkiem wojennym. No tak czy owak na terenach wojennych działają po prostu prywatne korporacje militarne, które mają swoje interesy na wojnie. No zresztą to ma duży sens z punktu widzenia no, wewnętrznych problemów związanych z wojną. Na przykład Stany Zjednoczone, no, nauczone doświadczeniem Wietnamu, no, wynajmują też te prywatne korporacje militarne po to, ażeby one po prostu zastępowały żołnierzy tubylczy, prawda? Nacjonalnych, prawda, swoimi usługami. No bo jeżeli ginie taki żołnierz prywatny, prawda, na wojnie, to on nie jest wpisywany w ogóle do ofiar wojny. Prawda? On jest po prostu kontraktorem firmy, która działa dla zysku. No i w tym momencie, jeżeli traci życie, no to po prostu tak jakby kominiarz spadł z dachu, prawda? Wykonał źle usługę, no po prostu on nie jest ofiarą wojny. Prawda? W związku z tym ofiar wojny jest mało. No chociaż ludzie giną. No ale nikt nie płacze w Stanach Zjednoczonych za tym kontraktorem, bo on nie przysięgał na sztandar, nie jest chowany jako owinięty w sztandar, tylko jest kimś innym, jest usługodawcą. W związku z tym prywatyzacja usług piłkarskich, no tak samo w realnej wojnie ma miejsce w postaci prywatyzacji usług militarnych, no prywatne korporacje militarne, jak wiadomo, działają jako także pozapaństwowy podmiot wojny, z czym są wiele też problemów prawnych z tego co wiem. No tak czy owak, jak mówię, tutaj ta sfera pieniądza, prawda, depolityzuje częściowo wojnę i denacjonalizuje futbol. No tutaj jeszcze jedną cechę on zdaje się wyłożył. Mianowicie coś mu się tam nie podobało George'owi Orwellowi, że instynkt walki jest nadmiernie po prostu eksponowany podczas tych meczów futbolowych. No jak mówię, no on w zasadzie tam no, opisuje ten okres no, no, tuż po wojnie. No, notabene on sam zresztą po prostu źle grał w piłkę. Pamięta mecze z Itą, gdzie chodził tam do szkoły, no, że na boisku było błoto, ciągle padał deszcz, że silniejsi kopali słabszy, dryblarzy go popychali, no i w zasadzie cały czas był poszkodowany. No wiadomo, kto gra w piłkę źle, ten nie lubi piłki. Tak samo jest z każdą inną dyscypliną, kto pisze źle, no ten nie ma przyjemności z pisarstwa, zatem pisze po prostu beznadziejnie. Tak samo jest z handlowcami,
żeby po prostu nie umieją wykalkulować zysku, ani zrozumieć informacji zwrotnych, które właśnie z tym zysk, no i w związku z tym narzekają na ekonomię w ogóle, prawda? Że ona jest zła. No ona nie jest zła, tylko po prostu on jej nie rozumie, bo jej nie lubi. No i tak jest chyba z tym George'em Orwellem, który po prostu źle grał w piłkę. To jest element resentymentu, może też tu kwiat za tą jego opinią, że piłka nożna to jest wojna minus strzelanie. No może tutaj jeszcze jeden element się pojawia, no bo on był też wykidają na meczach bokserskich przez jakiś czas. No to tu z kolei odnotował taką ciekawą obserwację o roli kobiet, prawda? No podczas meczów bokserskich, no to mu zabroniono się wpuszczać kobiet na te mecze, ponieważ one tak nudziły tych kibiców bokserskich, że dochodziło do potwornych jakichś agresji wśród kibiców, a w szczególności jak biały z czarnym się bił, no to kobiety dostawały jakiegoś, no oddawały się całe, prawda, tej walce, no bo podobno kobiety jak się już oddają, to całe. Właśnie na stadiony też się wpuszcza kobiety, prawda, po to, żeby one pacyfikowały, prawda, żeby zmieniały tą sytuację z wojennej na bardziej taką pokojową, przyjazną. I nawet jest, no nie wiem, coś poniżającego w tym chyba, no bo na stadionie Wisły czy Krakowie wpuszcza się kobiet za złotówkę, prawda? Mężczyzna płaci 20 zł, to 50, to kobieta złotówkę. Albo jak idzie z mężczyzną, to nawet za darmo. Ona ma pacyfikować. No ale ja na Krakowie kiedyś zauważyłem, że raczej bardziej spacyfikowani byli ci mężczyźni, a kobiety były nawet uzbrojone w kaskety i tak bardziej, że tak powiem, prężnie, że tak powiem, oddawały się całe, prawda, temu meczowi. I to by świadczyło może, że koedukacja poszła w takim kierunku, że chłopcy słabną, a dziewczęta przejmują ich cechy i w sposób wzmocniony nawet praktykują. Więc no tu była taki problem może roli kobiet w futbolu, w sporcie zawodowym. Ale instynkt walki, prawda, no to on wiadomo, że występuje w piłce nożnej, musi występować. No ale to jest z kolei trwały, prawda, element natury ludzkiej, czy trwała cecha natury ludzkiej. Rywalizacja, konkurencja, zwycięstwo, porażka to są zwykłe zdarzenia naszego codziennego życia, nie tylko właściwości meczu piłkarskiego. I problem, podobny zresztą jak z nacjonalizmem, polega na tym, w jaki sposób ten instynkt się realizuje, prawda? Czy w formie cywilizowanej, prawnej, czy w barbarzyński sposób, siłowy, za pomocą przemocy. No więc mecz piłkarski jest jedną, moim przekonaniem, z wielu cywilizowanych form rywalizacji, w której agresja nie wyzwala się tak do końca, ale ulega specyficznej instytucjonalizacji czy zracjonalizowaniu. Co prawda, no jest taka teoria, dlaczego na przykład kibice doznają takich dionizyjskich uniesień, prawda, że wyzwalają się takie potworne emocje w piłce nożnej, że zaczynają się ludzie bić albo dochodzi do paniki, czy też jakiejś nadmiernej agresji, no to może wynikać też stąd, że rzadkość, że te gole są rzadko, prawda? No bo w koszykówce tych goli jest dużo, ale są błyskawiczne wyładowania i spokój, prawda? No znowu ładowanie, spokój. A w piłce nożnej jest kumulacja, prawda, oczekiwania. Jak ten gol pada, no po prostu następuje taka ekstatyczna eksplozja po prostu agresji albo jakiegoś entuzjazmu, który wyzwala już takie całkiem irracjonalne zachowania ludzi. Wzmocnione psychologią tłumu, no może to powodować oczywiście jakieś niebezpieczne, quasi-wojenne znowu zdarzenia. No ale generalnie no bym uznał, że to jest jednak forma taka dosyć zracjonalizowana forma radzenia sobie z tą sferą emocjonalną, no, która w człowieku musi być, jest obecna i musi się jakąś tam rurą, że tak powiem, wydostać z niego. No więc tutaj ponadto bym chyba dodał, że w gruncie rzeczy to nie jest jedyny motyw, prawda, którym kieruje się piłkarz, ten instynkt walki. No jakimi w gruncie rzeczy motywami kierują się ci piłkarze, wychodząc na boisku, handlowcy, przedsiębiorcy, no to jest to samo. No, kiedy przystępują do walki na rynku, no to przecież też mamy do czynienia z instynktem walki.
prawda, który za tym stoi. A dlaczego ktoś podejmuje działanie, wiedząc, prawda, że może przegrać, że może zostać sfaulowany, no to wydaje mi się, że tu ta motywacja walki nie starczy. To jest za mało. Na pewno ma swoje znaczenie. Ma duże znaczenie motywacja pieniężna, może u niektórych jedyna jest to motywacja. Może decyduje ona w jakiejś takiej skali przeciętnej. No, dochodzi oczywiście prestiż u niektórych, ale czy to są motywacje wszystkie, to też wątpię. No, sądzę, żeby tak grać dobrze, prawda, jak kiedyś Maradona czy Messi dzisiaj, albo powielać jakiś sukces, prawda, ekonomiczny Rockefellera czy kogoś takiego, no to nie wystarczy w zasadzie obietnica wynagrodzenia pieniężnego, czy też przewidywanie, czy wyobrażenie powalonego na kolana przeciwnika, który przegrywa, który jest poniżany w ten sposób. No, wysokiego poziomu gry no, nie można sprowadzić oczywiście do instynktu walki, do otępiającego treningu, tylko do dążenia do zysku. Musi być jakaś nadwyżka, jak sądzę, idealistyczna, która powoduje u niektórych taką skłonność artystyczną, powiedziałbym. Jeżeli chodzi o tą stronę prawną, to jeszcze bym dodał, że tutaj Orwell w zasadzie jako socjalista, on popełnia pewien taki znany dosyć z tradycji socjalistycznej błąd w opisie rywalizacji, konkurencji, w tym przypadku sportowej, ponieważ wielu ludzi nie doceniało, prawda, albo lekceważyło ten element prawny, to w zasadzie w marksizmie jest to dosyć obecne, element prawny w konkurencji wszelakiej, także ekonomicznej, a więc równości wobec niezależnych od woli konkurujących ludzi praw, prawda? Praw ekonomicznych, praw, którym w jednakowym stopniu muszą podlegać oczywiście pracodawcy, pracobiorcy, producenci, konsumenci, piłkarze, kibice, handlowcy itd. No więc często nie doceniano, prawda, tych ograniczeń prawnych, a także nie doceniano prawa w sensie prawa stanowionego, w sensie takiego realnego ograniczenia konkurencji, no jak na przykład prawo własności, prawda, no, które zabezpiecza przecież wolność i tak dalej. No jest to taka sławna, no pewnie może tutaj znana, wywodząca się od XIX-wiecznych moralistów, krytyka tej formalno-prawnej równości, wolności, jego ideologicznej zasłony jedynie właśnie takich faktycznych nierówności, niesprawiedliwości ekonomicznych. No i to ujęcie ma zwolenników do dzisiaj, więc ta formalna wolność tych piłkarzy, zawodników, ona dla niektórych jest nadal fikcją. No tak jak wolność słowa ma ten, kto ma środki produkcji słowa, na przykład prasę drukarską, wolność ekonomiczną, ten kto ma milion, miliard i tak dalej, i tak dalej. A nie tylko, jak twierdzili zawsze liberałowie, że wystarczy brak przymusu ze strony innych ludzi, kolektywów, zbiorowości, żeby po prostu kogoś nazywać wolnym. No to w tym sensie, ci piłkarze są wolni. Także każde właśnie złamanie reguł, fał, ręka, no to jest powiązane z określonym skutkiem prawnym, tak samo czerwona kartka, prawda, no to jest ta kara śmierci, prawda, w obrębie stadionu, zrzutów wolnych, nie mówiąc o karnych, wpadają bramki, no to są jakby kary nakładane na drużyny, wykluczenie zawodnika powoduje osłabienie, prawda, drużyny, no on sam też wskazuje się na jakieś straty pieniężne, finansowe, prestiżowe i tak dalej. No więc w tym przeoczeniu Orwella, no, dostrzegalnego gołym okiem właśnie tego pierwiastka prawnego zawodu, wręcz sędzia, no tkwi coś właśnie niezrozumiałego w części, ale też typowego właśnie dla socjalistów. Chyba bym powoli zmierzał do końca. No, generalnie wydaje mi się, że ta opinia
Orwella no, ma może troszeczkę jakąś za sobą jakieś takie właśnie, jakąś dokumentację, no, którą tutaj przedstawiłem po części. No ale komentując, może bym powiedział, że sport zawodowy no, jest jakimś taką formą, najlepszą formą chyba rywalizacji cywilizowanej, jaka jest dostępna ludziom żyjącym na ziemi. No inna sprawa, że w zasadzie, jeżeli mówimy o tej denacjonalizacji, o tej komercjalizacji sportu, jako coś w pewnym sensie pozytywnym, chociaż jest utrata, powiedziałbym, tych dawnej tożsamości, no to trzeba powiedzieć, że kibice też powoli z tego starego typu, prawda, oni też jakby, no nie wiem, wyparowują, wymierają, słabną. Dlatego dawnego, tak jak dawną drużynę narodową zastąpił ten Chelsea, to dawnego kibica, prawda, tego historycznego, zastępuje powoli taki nowy, też posthistoryczny kibic, który pogryzając paluszki, chipsy, patrzy się telewizor i hoduje ten tak zwany mięsień piwny i po przegranym meczu zamiast iść się bić, to zrzędzi na żonę, na dzieci, na rząd w Polsce, na tajnych współpracowników, którzy go tam kiedyś albo ojca jego poszkodowali, na policję, na złe drogi, na dziurę w drodze, na dziurę w bucie. No i to jest ten nowy kibic, który po prostu tam przed tym telewizorem przekształca się taką larwę, która tylko właśnie zrzędzi na dziurę w bucie. A dziura w bucie przecież nie jest zła, tylko brakiem dobra. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, no teraz czas, jeżeli ktoś ma jakieś uwagi albo pytania, bardzo proszę. Proszę bardzo. Zapomniałeś, bo była jedna wojna bez broni, która skończyła się wojną z bronią 40 lat temu, Honduras-Salvador. A, no tak. No prawda była taka, ale chyba to była już późniejsza wojna po meczu. Nie wiem, ale wojna futbolowa. Czy ktoś ma jakieś pytania lub uwagi? No, pytania. Bardzo proszę. Nie, ale z przodu tak, bo inaczej ludzie. Dzień dobry, z góry przepraszam za moje słowotwórcze ubóstwo z pana technicznej wypowiedzi. I chciałem zapytać o to, jak pan się odnosi do tego, bo pan do Orwella generalnie cały wykład odniósł, że Orwell no, był nieudacznikiem grającym w piłkę i później miał traumę w związku z tym, że oceniał generalnie ten sport i porównywał do wojny, tylko że bez użycia broni. Chciałem zapytać, czy według pana dzisiejsze media, no właśnie one, czy nie kreują w jakiś sposób dzięki temu popularności tej dyscypliny, jaką jest piłka nożna, właśnie nakręcając w ten sposób, że no, na przykład Katalonia kontra Real Madryt, tak pan wspomniał, frankiści kontra katalończycy. Bo generalnie można pewnie zauważyć takie analogie w mediach, że oni odnoszą się do, no do tego, że to jest po prostu walka, wojna. Jak pan się do tego odniesie? I drugie pytanie, wspomniał pan, że piłkarze teraz nie ma takiego nacjonalizmu wśród piłkarzy, nie ma takiego przywiązania i że to po prostu wywiązało się to z tego, że to jest skutek tego. Właśnie teraz straciłem pojęte swoje wypowiedzi, sens. Ale chodzi o to, że no nie wspomniał pan, że po prostu kluby biorą piłkarzy z różnych krajów, bo to jest biznes, po prostu to jest biznes i biorą najlepszych, a nie patrzą na to, żeby mieszać narodowość. Bo jakby sami Anglicy najlepsi, to Chelsea by miała samych Anglików prawdopodobnie w składzie, bo stać ich na to. A mają z różnych krajów, nie tylko z Europy, bo i z Wybrzeża Kości Słoniowej, prawda, z Afryki, no i generalnie z Brazylii i Argentyny również sprowadzają, więc no myślę, że głównym aspektem jest tutaj biznes, że patrzą na najlepszych. A to on dał właśnie ideologiczne takie, może to piękne jest takie utopijne, cudowne, znakomite, no takie chwytliwe, ale to myślę, że chodzi generalnie o pieniądze, że jak jest piłkarz lepszy, jak jest Drogba lepszy od
od, załóżmy, jakiegoś napastnika angielskiego, od Croucha na przykład, no to biorą Drogbę, prawda? Dziękuję, tyle. No jak? Chodźmy o ekonomiczne odniesienie, bo właśnie tego... No ja nie mam jakiejś odpowiedzi takiej ostatecznej na te pytania, no jeżeli chodzi o mecze Real, Barcelona, no to przez jakiś czas się utrzymywało, faktycznie jeszcze ta zaszłość, że tak powiem, franciści kontra katalończycy, no bo Katalonia cała była antyfrankistowska, ona nam była po prostu, no dlatego jest ta książka Orwella, Hołd dla Katalonii, prawda? Katalończycy zwalczą z Franco. Tutaj dochodziło, prawda, jeszcze coś takiego, że w zasadzie klub Barcelona, który był klubem, no jednak bogatym, ale oni utrzymywali pewien status drużyny właśnie artystyczno-socjalistycznej, chociażby dlatego, ponieważ oni nie ulegali rynkowi reklam. Jak wiadomo, Barcelona nie nosiła w ogóle żadnych reklam na koszulkach. Jedyne, co zaakceptowano, to były te oznaki Unicef, prawda? No, ale to jest organizacja niekomercyjna, prawda? Dopiero ostatnio oni też pękli, że tak powiem, też presja, prawda, rynku reklamowego, no, była tak duża, że Barcelona już nie może, prawda, utrzymać tego statusu i tego, po prostu tej pozycji takich bananowych socjalistów, że tak powiem, którzy po prostu opierają się temu całkiem już skomercjalizowanemu światu reklam. No więc tutaj to pęka wszystko. No w zasadzie ta agresja między tymi drużynami, no w tej chwili jest wyzwalana głównie przez trenera. Prawda? Takie są chyba opinie. No, że ta walka taka, która w kółko się odnawia pomiędzy nimi, no ona już nie ma nic wspólnego chyba z tym dawną wojną między frankistami a katalończykami. No ale tak jak powiedziałem, no George Orwell, no tak to, wie, to jest taka moja złośliwość wobec George'a Orwella, którego skądinąd ja bardzo lubię, bo on jest bardzo inspirujący. No ale jednak sam opisuje w takim eseju, takie to były radości, no właśnie te swoje jakieś, no, niedostatki, jakieś takie przykrości związane z tym, że on no, przegrywał ciągle w tym rywalizacji sportowej. No, rzeczywiście on był taki dosyć niezgrabny, nieporadny, zbyt wyblasowaty, no, nie umiał. No, a w Anglii, wiadomo, futbol no, to było coś takiego, że dostarczał prestiżu. No, ktoś, kto nie brał futbol, no, to po prostu był czymś gorszym. Tak samo jak na podwórkach polskich niekiedy. No, żeby uzyskać pewną pozycję, no, to można było być słabszym, ale grając w piłkę uzyskiwało się pewną pozycję społeczną. Prawda? No więc tutaj no, on na pewno, prawda, jest jakoś motywowany w tej takiej niechęci, prawda, do futbolu. No jak mówię, ten tytuł braterska atmosfera sportowa, no, to jest taka ironia. Prawda? Nie ma braterstwa, tylko jest rywalizacja. Natomiast no, to już powiedziałem, że faktycznie no, ja sądzę, że te drużyny są budowane w oparciu o pieniądze. Nie ma innych już w zasadzie drużyn, które... No jest jakaś taka koncepcja z tego, co wiem, ale to mówię na zasadzie takiej zupełnie luźnej jakiejś wypowiedzi niesprawdzonej do końca, no bo ponieważ jednak się okazuje, że utrata kibiców starego typu jest związana z rozwijaniem tożsamości i te drużyny niektóre w ogóle nie mają związków już z przynależnościami narodowymi, to jest jakaś koncepcja 6-8 czy coś takiego, żeby jakaś ta część była jednak z tubylców, jakąś tą regulację zrobić prawną, że 6 na przykład tubylców, a reszta metoikowie, prawda? No, czy tam 7-9, no takie są różne koncepcje, ale to będą regulacje prawne, które według mnie idą pod prąd życia, bo ten proces jest nieuchronny. Także jeżeli ktoś będzie próbował regulować prawem, które idzie pod prąd procesowi komercjalizacji i dalszego jeszcze uzależnienia futbolu i całego sportu w zasadzie od pieniądza, no to po prostu przegra. No, ta cywilizacja pieniądza wygrywa sport. I tak zdaje się, że piłka nożna nie jest jeszcze najbardziej komercyjnym sportem. Najwięcej pieniędzy jest chyba w boksie zawodowym w Stanach Zjednoczonych, tak samo w futbolu amerykańskim, tam generują duże pieniądze. No, w tenisie to nie wiem, która tam wygrywa, która przegrywa. No ale te stadiony wypełnione ludźmi, gdzie jeszcze, prawda, jest dużo krzyków, wrzasków, emocji, no to jest piłka nożna, no najbardziej, że tak powiem, daje upust. No w sytuacji, prawda, denacjonalizacji, no tam można powiedzieć, że kibice mogą jeszcze wyładować te
narodowe. No ale jeżeli bilety będą coraz bardziej drożały, no to w zasadzie będziemy mieli do czynienia z piknikiem faktycznie jak siatkówce. Mają przecież wszyscy chodzić z rodzinami na mecze piłkarskie. No to w związku z tym będzie taki czysty sport. Bez emocji, tylko tak jak w tenisie, prawda? O, dobrze zagrał, ciekawe zagranie. No może kiedyś dojść do takiej negocjacji nawet, to już taka moja fantazja, że nie będą grać, tylko przyjdą trenerzy, pokażą Drogba, biega z prędkością 150 km, a wasz jak? No 130. No to przegrywacie 1-0. No może nie po co grać, jak po prostu wykalkulują ile obrońca, prawda, wyporności, strzela 3, nasz 5 by strzelił. Przez symulację, no i tylko podanie ręki, przegraliście 2-0 i podany jest do publicznej wiadomości, wie tam. No to wtedy mamy do czynienia już po prostu z czystym sportem, bez po prostu gry. No to były nie wojna minus strzelanie, w ogóle brak meczu, tylko negocjacje. Czyli po prostu dyskusja, debata na temat kto ma wygrać. Czyli taka posthistoryczna dyskusja takich kantowskich piłkarzy, prawda? Pomiędzy kantowskimi piłkarzami. Ludzie lubią igrzyska, ale pan, także to nie ja się przyjmę. A skąd pan wie, że tak bardzo lubią? Możliwe, że się obędą, będą co innego oglądać. Pan, reklamy. Trochę powrót do natury. No, coś takiego. Samce różnych zwierząt nie od razu walczą, tylko porównują sobie na przykład rogi. A może będzie powrót do sportu na wiejskich błoniach. Wszystko zniknie, bo właściwie teraz ten sport już super zawodowy trochę staje się nudny. No bo tam jest tylko 4-5 zespołów, które w kółko między sobą miesza, bo tam jest najwięcej pieniędzy. Więc generalnie kto ma pieniądze, ten wygrywa. No właśnie z góry można, właściwie fantazjuję, to jest blisko, bo można z góry już stwierdzić, kto tam wygra, kto przegra, kto będzie w pierwszej czwórce, w Lidze Mistrzów, prawda, na przykład, czy w pierwszej szóstce, to jest nawet typować. A bez gry. Także być może, że wróci sport na wiejskich błonach, o ile będą jeszcze błonia. Może tam po prostu będą budynki jakieś. Albo gaz łupkowy będą, prawda, będą zryte te miejsca i też nie będzie gdzie grać. No i mam na ciebie nowe formy rozrywki. Teraz głównie się przerzucili na oglądanie pornografii wszyscy. To jest główny sport, wie pan. Oglądanie właściwie pornografii w internecie. Można by powiedzieć, że skoro tak skomercjalizował się sport i tak jesteśmy w stanie ocenić, która drużyna wygra, bo ma ta więcej pieniędzy i tak dalej, to może korupcja istniejąca w sporcie jest ratunkiem do tego, ponieważ jest nieprzewidywalny wynik, prawda, jedyne co nam umożliwi to, że będzie ciekawie i nieprzewidywalnie. Natomiast ja chciałem zwrócić uwagę, bo tu była mowa o tym właśnie, umowy, kto tam wygra, że niepotrzebny wynik i tak dalej. No jest taki sport, są już takie sporty, to znaczy wrestling, nie? No cóż, no tam wiadomo jest umowa, kto ma przegrać, kto wygra, bo to jest udawany sport. No, niby wszyscy wiedzą, że jest udawany, niby każdy wie, że naprawdę się nie biją i wiadomo, że ktoś tam się umówił, że ma przegrać, drugi ma wygrać i to jest ustawione z założenia, prawda? A kurczę, ludzie to oglądają. Nie wiem dlaczego, za diabła nie mam pojęcia, czemu to oglądają. No może niektórzy chcą popatrzeć na tych ludzi, prawda? To rozumiałbym kobiety, powiedzmy, samo odwrotnie, nie? Ale to różnie bywa zresztą, nie? Ale wydaje mi się, że są też ludzie, którzy to oglądają z myślą taką sportową, jak gdyby. Jakby z klapki w oczach, w mózgu, gdzie im się zamykały i zapominali o tym, że to jest umowa i tak dalej. I kibicują, podniecają się. Ja widzę, że coś takiego jest. Z ludźmi się różne dziwne rzeczy dzieją. Także to być może rzeczywiście do tego dojdzie. Ale ja tu mam pytanie do pana takie. Mówimy w tej chwili akurat o piłce nożnej, zostańmy przy tym. Zawodowej właściwie mówiliśmy. Jest coś takiego jak sport olimpijski. Są drużyny narodowe olimpijskie, prawda? Zwróćmy uwagę, że część zawodników są ewidentnie zawodowcami, no to nie grają w tych drużynach. Część, którzy są tak naprawdę zawodowcami, ale udają, że nie są zawodowcami, grają w tych drużynach. Generalnie jednak te drużyny na olimpiadę pozbawione są niektórych tam tuzów tej piłki nożnej, prawda? I zauważyłem, że chyba wszyscy widzimy, że jednak mistrzostwa świata typowo zawodowe mają wyższą rangę, aniżeli medal olimpijski, mówię o piłce nożnej akurat, prawda? Wszyscy to oglądają, a mniej kibiców ogląda piłkę nożną na olimpiadzie.
Czy jakby, mimo że tam jest no, sport pozbawiony tych pieniędzy, częściowo, przepraszam, no, nie, nieco ograniczony, prawda? To jak gdyby ludzi to mnie interesuje. No, jednak garną się do tego, że tam tu są wielkie pieniądze, lubią to widzieć, lubią o tym gadać. No być może jednak ja nie oceniam, czy to dobrze, czy źle. Ale tu prosiłbym pana, o pana prywatną może ocenę o przyszłości, czy w ogóle tego typu pozbawione komercji. Pan już to wspomniał o tym, ale chciałbym zaziścić, to nawiązując do olimpiady, do idei olimpijskiej. Czy jakie pana są przewidywania? Czy to rzeczywiście w jakiś sposób według pana w tą stronę pójdzie, czy w tą, czy no, to podałem kilka takich przykładów i pana prywatne proroctwa i chęci. Znaczy, proroctwo nie mam żadnych, nie mam takich zdolności, że tak powiem, proroczych. No, chęci moje są takie same, jak i wszystkich ludzi, żeby była jak największa rozmaitość form po prostu rywalizacji. No, to jeżeli sport olimpijski po prostu będzie pozbawiony tego elementu komercyjnego w większym stopniu niż ten sport zawodowy, no to tym lepiej. No, z tym, że tutaj, no... Znaczy tak, no, jeżeli chodzi o sporty kolektywne, no to w zasadzie wszystko, co już zostało skomercjalizowane. Właściwie na olimpiadzie to, co obserwujemy, to są zawodnicy, to są sporty indywidualne. Wydaje mi się, że sport olimpijski jest obserwowany głównie przez to, że mamy do czynienia z wysiłkiem ludzi indywidualnych, prawda, nie grają drużyny. No piłki nożnej na przykład olimpijskiej już nikt nie ogląda. Chociaż jest olimpiada, to po prostu jest to, albo grają jacyś dublerzy, albo po prostu nieudacznicy, no zupełnie nieistotni w ogóle ludzie tam, albo zaczynający karierę, no coś w tym rodzaju. Natomiast, no oczywiście lekkoatletyka, no to zostaje, prawda, no ale to jest rywalizacja pomiędzy jednostkami, a nie grupami, prawda. Nie czuję się aż tak bardzo, że ktoś jest narodowo związany, no ale... No właściwie no, nie mam tutaj odpowiedzi takiej ostatecznej, w którym kierunku to pójdzie. No, no teraz idzie też, no są ciągle problemy, no kto ma występować na tych arenach, powiedzmy, olimpijskich, no znowu, że jest problem z niepełnosprawnymi, no biega na szczudłach, gdzie jest właśnie skomercjalizowane nogi, prawda? No to znaczy on ma po prostu, nie ma, w ogóle ma przewagę, no, nie może być kontuzjowany, nie może po prostu mieć usterek, nie może... Nie jest w lepszej sytuacji w pewnym sensie, nawet niż zawodnicy biologiczni. Więc jeżeli będzie era po prostu cyborgów, prawda, wspomagania przez protezy, przez rozmaite formy, że tak powiem, zastępcze, no to po prostu no to też pójdzie w takim kierunku. Zresztą to już nie idzie, no w zasadzie gdyby patrzeć na poprzez sprzęt, prawda? No to sprzęt w zasadzie to jest ogromny biznes, no bo oni są opakowani też w reklamy. Także generalnie rzecz biorąc, no, oni są reklamodawcami w tej chwili, czyli na olimpiadach też są reklamodawcami już sprzętu sportowego. No więc no, wydaje mi się, że to jest prawie nie do uniknięcia, no, ta obrona olimpizmu, ze względu głównie na to, na firmy, które po prostu używają w zasadzie olimpiady do propagowania jakiegoś swojego towaru po prostu, czy w ogóle logo swojej firmy, które produkuje jeszcze coś innego. W związku z tym, no, ponieważ na olimpiadzie już dopuszczono, że oni są opakowani, prawda, w rozmaite takie kolorowe, plastikowe też te reklamy, no to właściwie no, chyba nie ma ucieczki. To mi się wydaje, że no, nie ma się co łudzić. Tylko czy to jest i złe, i dobre, no nie ma jakiegoś takiego moralnego rozstrzygnięcia. To tak tam było. Dziękuję. Proszę bardzo. No, mówił pan o tym, że piłka nożna tak, że jest pozbawiona już tych takich narodowych, nacjonalistycznych animozji. Tylko tak właściwie to tak mówił pan o klubowej piłce nożnej, bo tam faktycznie jest ten, w jednym klubie może nawet mogą grać nawet sami piłkarze z zagranicy i w ogóle żaden w polskim klubie może grać sami obcokrajowcy, żaden Polak, to już zupełnie jest pozbawione tych narodowych takich animozji. Natomiast czy nie uważa pan, że w tych reprezentacyjnych rozgrywkach, że jak jedna reprezentacja gra z drugą, to czy to też jest pozbawione tych narodowych takich nacjonalistycznych animozji,
czy jednak nie. Znaczy to znika, jak wiadomo, no. Ale to są już procesy innego typu. Znaczy, jeżeli chodzi o... No, część procesu denacjonalizacji jest związana z globalizacją. To tak czy owak, ze względu na multikulturalizm, no to po prostu to multikulturalna sytuacja Europy, która jest całkowicie już podległa procesowi globalizacji, no wymusza to, że te drużyny są po prostu wieloetniczne. No, na przykład w drużynie francuskiej grało najwięcej czarnoskórych, a jak mówię, główny bohater narodowy Francji to był Zidane, no, który jest berberem. No to w związku z tym, no, po prostu nawet jest pewna presja, żeby akceptować na stadionie właśnie to zjawisko multikulturalne, no bo to jest w ramach oswajania, w ramach akcji afirmatywnej, przysposabiania ludzi do uczestnictwa w świecie, partycypacji obywatelskiej, to sport jest jednym z elementów, po prostu jednym z terenów, no nie tylko edukacja, ale także sport, prawda? Najdłużej utrzymywali z tego, co wiem, no taką nacjonalistyczną drużynę jednak Niemcy. Ale ostatnio już dawno popuścili, no po prostu tam nie dość, że grają Polacy, no, ale oni po prostu no, wyjechali, zostali znaturalizowani, no ale no gra Turek, no zresztą trudno się dziwić, no musieli jakiegoś Turka mieć, no bo z tego, co wiem, Zagłębiu Rury jest 40% Turków na przykład. No więc te mniejszości, a być może już za jakiś czas większości musułmańskie, no one muszą mieć uczestnictwo, prawda? Notabene, no u nas nie grają Turcy, no bo w zasadzie no, Niemcy zabrali sobie Turków dla siebie. No notabene jest pocieszające, bo jak się Polacy boją, że Niemcy wrócą na ziemię odzyskaną, no to kim? Sami się nie płodzą, tylko Turkami. No Turcy się tu nie palą specjalnie. W związku z tym, no, Niemcy mają różne mieszane już w tej chwili. Anglicy mieli też dużo, no bo Angielcy był już dawno multikulturalny. Nawet mój kolega, który przyjechał do Polski, to siedział długo, przyjechał z Londynu, patrzył się w kawiarni, coś mu nie pasowało, coś był zdenerwowany. Co to jest za sytuacja? W końcu się zorientował, że wszędzie są biali. No, bo do nas nikt nie przyjeżdża, może to dobrze, nie dobrze. No, są biali ludzie. A w Londynie jest już wielokolorowy tłum w kawiarni. No więc my jesteśmy jakby jakimś takim, już jeszcze nie jesteśmy pod procesem globalizacji w pełni. Także proces globalizacji wymusza drużyny wieloetniczne. No i to jest oczywiście w ramach no, tak zwanej poprawności politycznej, ale jako doktryny oswajania, prawda, tych metojków, prawda, wprowadzania ich na arenę publiczną. No i to w zasadzie wychodzi powoli. No więc to jest jedna sprawa. No druga sprawa, no w krajach takich jak naszych, no to trzeba przypomnieć, że myśmy byli chyba pierwszą drużyną, która na terenie, prawda, tego postkomunistycznym, która wprowadziła czarnoskórego napastnika, no Olisa Bebe. To on był naturalizowany, prawda? No więc tutaj jest pewna taka komiczna albo tragikomiczna sytuacja, że akurat trener po prostu ma większą władzę niż prezydent niekiedy, no bo trener domaga się naturalizacji jakiegoś zawodnika, no jak na przykład Ben Hacker, no to mieliśmy trenera polskiego, ale przecież był to trener sprawdzony z Holandii, no to też mamy wielokulturowość, już na terytorium relacja zawodnik-trener, notabene on zażądał, żeby ten Kaczyński, świętej pamięci, prawda, uczynił Polakiem tego Brazylijczyka, Roger. No to po prostu uchodźcy nie mogli po prostu z Kazachstanu dostać z powrotem obywatelstwa polskiego, a Roger dostał, bo po prostu suwerenem politycznym okazał się Ben Hacker w Polsce i on zażądał, a prezydent tylko legalizował żądanie Ben Hackera. No to mieliśmy też taką sytuację w zasadzie, kto decyduje o przynależności narodowej, prawda? Tylko, że oczywiście tu chodzi o narodowość w sensie politycznym, obywatelskim, a nie w sensie jakby przynależności etnicznej. No więc z tym Rogerem nikt się tak specjalnie nie utożsamiał. De facto. Wszyscy już o nim zapomnieli. Olisa Bebe też jakoś nie jest bohaterem narodowym dla Polaków, na pewno. Wszyscy zapomnieli o Olisa Bebe. Natomiast Lubańskiego wszyscy pamiętają, bo jest Polk. No to jeszcze te, wie pan, no te atawizmy, czy też dawny typ piłkarza, kibica, jest przemieszany z tym nowym. Ale jak mówię, proces globalizacji jest tu nieuchronny i nie będzie już drużyn, no, znaczy, będą, no, wie pan, to jest bardziej skomplikowane zjawisko, bo mamy do czynienia ze zmieszkiem tak zwanych państw narodowych starego typu. No one wchodzą w przeszłość i w zasadzie jak mówiłem o tym, że niektóre środowiska
brukselskie. One twierdzą, że w ogóle te stadiony powoli wygasać, dlatego, bo one są źródłem właśnie tych barbarzyńskich, atawistycznych struktur przemocy i szowinizmu. No to po prostu jest taka tendencja. Ona się nakłada na ogólną tendencję desuwerenizacji państw narodowych i po prostu one mają zniknąć w danym układzie. No więc państwa narodowe jako podmioty militarne już dawno znikły, bo rozstrzygają militarnie wszystko imperia, a w sensie decyzji politycznych również no, imperia właściwie podjęła główne decyzje, ale no, w jakichś sojuszach, a w sensie kulturowo-etnicznym, no to w zasadzie no, Polacy jeszcze są tutaj ale my jesteśmy na obrzeżach jeszcze tego procesu globalizacji. Ale na pewno do nas to przyjdzie, już przychodzi. No teraz mamy akurat, no wie pan, no, sojusz polsko-niemiecki, że tak powiem, no ale żeśmy naturalizowali dwóch Francuzów, tak? Perkisa i Obraniaka. No znaczy oni no, w zasadzie mają korzenie polskie, no więc można powiedzieć, że są Polakami. No, ale Orisa Bebe, no to już był w ogóle, wie pan. Nawet nie pamiętam skąd on. No to on na pewno nie miał korzenie polskie. Miał coś. Pełna naturalizacja. Ja mam pytanie o tych, ten nowy typ kibica pojawiający się. Znaczy, czy zgodziłby się pan, że to jest, znaczy to jest poniekąd też wynik tego większego ubiznesowienia, że się tak wyrażę, piłki. To znaczy, że u nas się może pojawia dopiero takie pokolenie, które gdyby dzięki zmianom po 89 roku i temu, że nasza telewizja tak naprawdę chyba już można powiedzieć masowo transmituje rozgrywki, które trwają poza granicami naszego kraju, szczególnie Ligę Mistrzów, czy Ligę Europejską, były Puchar UEFA, że wzrasta nam pokolenie ludzi, którzy jak gdyby nigdy mogli nawet nie pójść na stadion w Polsce, bo pierwszy klub, jaki zobaczyli, to był ten na ekranie i czy tam faktycznie emocjonalnie się związali, czy tam się związali, bo nie wiem, bo to jest akurat to, co się aktualnie robi, ale w związku z tym się nie pojawiają na stadionach, a uważają się za kibiców, bo mają ten swój klub, kupują tam koszulki, chodzą, nawet się zbierają w grupy, chodzą wspólnie oglądać mecze tego klubu, czy tam przez internet, czy tam w knajpach, w telewizji. I czy właśnie taki, czy zgadłby się pan, że faktycznie jesteśmy skazani, gdyby na taki typ kibica, jeżeli chodzi o kluby, nie że jeżeli chodzi o reprezentację, że już, tak jak pan powiedział, że jest to oderwanie już w tej chwili tak ogromne piłkarzy od miejsca, to tak samo teraz mamy, czy przynajmniej w Polsce mamy z kibicami. To znaczy tak, że futbol można potraktować tutaj jako zjawisko historyczne, które pokazuje przemiany pewne, także społeczne. No to teraz tak, no jeżeli ja, a przecież nie jestem jeszcze całkiem stary, jeżeli ja pamiętam, no to po prostu byłem utożsamiony z klubem Wisła, bo mieszkałem przy Kawiorach. No to tam trudno było nie być po prostu związanym z tym klubem, no bo tam wszyscy na Kawiorach byli związani z tym klubem i jeździli w kółko się bić z tymi Salwatora, bo Salwatora byli za Krakowem. Czyli była lokalizacja, prawda? Czyli w kwartałach Krakowa się to rozgrywało. Mówię tylko tutaj o Śródmieściu, no bo nie mówię o Kutniku i innym. No i po prostu ja byłem utożsamiony z tym. Mój ojciec też chodził na Wisłę, no bo tam mieszkał, no to w związku z tym miał ten szal. No to ja miałem szalik po nim. No i kolega, który jeszcze miał tam dawniej, to jeszcze miał dwa szaliki, po wujku, po tym, no i wie pan. I on to kultywował. I po prostu Wisła była dla niego najlepszą drużyną. No ale myśmy obserwowali drużyny Garbarnia, Hutnik, Wisła, tam no oczywiście śląskie drużyny, które nie były zawodowe, bo pobierały pieniądze razem z górnikami. Jak czytałem, jak po prostu ten, jak zaczynali przegrywać, to im groziło, że będą musieli w tej samej kasie, co z górnikami, pobierać pieniądze, bo tak to pobierali gdzie indziej. Ale wydawało mi się, wie pan, że drużyna Wisły jest najlepsza na świecie. A potem przyszła globalizacja i wie pan, wielkie rozczarowanie. Bo nagle okazało się, że są kluby, jakieś właśnie Barcelona i inne. No i globalizacja zniszczyła ten naiwny obraz, piękny, naiwny obraz świata, chłopca, który oglądał po prostu najlepszą drużynę świata. Ona była, okazuje się, marna.
Marna drużyna. No potem następny element po prostu ewolucji, to było upolitycznienie, prawda, piłki nożnej. No w fazie młodej się nie upolitycznia piłki nożnej, tylko się obserwuje to jako rywalizację, zdrowe emocje, prawda? Koleżeństwo, lojalność się wytwarza w oku po prostu tym zawodu sportowym. A potem się okazuje, że są jakieś polityczne uwarunkowania. No najsilniej to można było odczuć, wie pan, w okresie Piechniczka. I to jest który? Jak byliśmy czwarte miejsce, 82? Drugi rok. Trzeci. No to wie pan, no to na przykład taki konserwatysta krakowski, którego nie wymienię, mocno antykomunistyczny, to mówił tak, że nie należy kibicowej drużynie polskiej, bo to zamazuje prawdziwy obraz kraju, na jej sukces. No, bardzo ciężka sytuacja dla kibica, który na przykład też nie lubił komunizmu, no bo nie było podziemnej drużyny narodowej. Ani też tej takiej rządu londyńskiego, prawda, jakichś tam emigrantów. No i sytuacja, no jak kibicować, skoro to jest legitymizacja po prostu ustroju oprawczego totalitarnego. No, ciężka sprawa, no tym bardziej, no ale też, no, należałoby wtedy nie chodzić do kina polskiego, bo szkoły. Szkoła polska też jakby legitymizowała, zamazywała prawdziwy obraz kraju, bo teatr Kantora również. No co tam jeszcze by można było wymieniać? Wody nie pić. No, nie, no różne po prostu elementy, no teatr dosyć był dobry, czy kabaret, no też nie należało tego chyba oglądać, bo zamazywało, sukcesy zamazywały obraz kraju. No i teraz się okazywało, że jest dylemat, prawda, moralno-polityczny, no wspierać po prostu drużynę polską, ale legitymizuje przez ustrój. No to jest następny krok. No wie pan, no i teraz przechodzimy te wszystkie kroki, no potem nagle widzimy Ligę Mistrzów, że grają giganci, którzy przerastają swoimi umiejętnościami oraz piękno gry, że tak powiem, jest na dużo wyższym poziomie. No i powoli po prostu tylko zostają ostatni ci kibice starego typu, których jest coraz mniej, wie pan. No i nawet, no są te garstki kibiców Krakowi i Wisły. No i kibic Krakowi starego typu, no on może być jeszcze młody, to zależy ile on odziedziczył jeszcze po przodkach. No to sam byłem na spotkaniu z kibicami Krakowi kiedyś, którzy mówili o swoich problemach, ale tak manewrowali językowo, żeby nie wymienić nazwy Wisła, prawda? Czyli oni po prostu jeszcze żyli dawnymi czasami. Mówili tak, obiekt po drugiej stronie błoń. Ci ludzie, którzy tam przy parku coś, prawda, biegają. Nie było, no więc oni jeszcze kultywowali tą starą rywalizację kibiców, prawda? No i teraz, wie pan, i to ewoluuje. Natomiast, jeżeli ktoś się urodził w nowych czasach i teraz on widzi faktycznie, tak jak mówi, w telewizji, od razu Real Madrid, Barcelona, to nie idzie na taki mecz Wisły, Krakowia, bo mówi dziadostwo, po prostu, beznadziejna sprawa, no po co mam na to iść? Włączam telewizor i mam ileś kanałów i oglądam cały czas, na przykład jest kanał cały z Realem Madrid, gdzie powtórki są meczu, to on woli to oglądać, po co ma płacić za bilet? Kupuje sobie tam jakiś ten, no, jakiś tam program telewizyjny i ogląda sport taki czy owaki i po prostu jest dziadostwo. No bo okazuje się, że kluby na przykład polskie, no też są, Wisła, no też jest kosmopolityczny klub, no teraz chyba jeden Polak grał, tak? Czy dwóch, no ten co z papieżem tam, Małecki. No ale to są właściwie piłkarze, jak się wydaje, oni są tylko na sprzedaż, tak mi się wydaje, że to na chwilę oni są do wyprzedaży. Nie jest to budowanie drużyny na długofalowych strategiach. No więc on jest dziadostwo, no więc nie chodzi na te mecze chyba. Albo coraz mniej będzie chodziło. To jest odwrotny proces. Już nim oddam głos, to jakby chciałem poinformować, że będziemy musieli zmierzać ku końcowi, ponieważ tutaj miał być koncert muzyki o 19. Poprosiłem o przesunięcie i właścicielka zgodziła się uprzejmie przesunąć, ale no już będziemy musieli kończyć, także może ostatnie dwa, bo są zgłoszenia, krótkie dwa i bardzo krótką odpowiedź i ten. Ja oczywiście potem w imieniu Pani Katarzyny zapraszam na ten koncert, który tu będzie. Proszę bardzo. Ja jeszcze dwie uwagi a propos narodowych państw. To jest wymysł XIX wieku, a przecież Rzeczpospolita Polska to było wielonarodowe.
To tak w skrócie, czyli wracamy do starych czasów. A druga sprawa, a propos mi się przypomniała, a propos Iraku i prywatnych wojsk. Przecież kiedyś też walczyli królowie prywatnymi wojskami. To jest znowu wymysł chyba XVIII wieku monarchów oświeconych, prawda? Car Piotr czy Fryderyk Wielki wprowadzali obowiązkowy pobór do wojska. No tak, no to nic się, no to nie, to nic, nic nie dodam, bo no, no nic, nie, nie, tylko nic się nie zmienia, no tylko, że, no, ale to jest nowa sytuacja. Tak, tak. No to ja takie drobne spostrzeżenie, bo mówi pan, że nie ma, no coraz mniej jakby narodowości w narodowych drużynach jest, tej czystości narodowej, ale kibice jakby w dalszym ciągu emocjonują się tym, że Polak gdzieś tam w Anglii strzelił bramkę i myślę, że nadal będą się tym emocjonować. Nie wiem, czy to właśnie nie zmierza w tą stronę, że coraz bardziej nas cieszy udział polskiej narodowości po prostu w tym wielkim rynku gigantów. I czy to właśnie w tą stronę się nie przesunie, żeby jak najwięcej Polaków grało w jak najlepszych drużynach? No to jest... Nie no, to jest takie pytanie ogólniejsze, no bo jeżeli znikną państwa narodowe oraz drużyny starego typu narodowe, no to możemy się cieszyć z udziału Polakach imperialnych tych w centrach. No tyle będziemy mieć wywalczonej pozycji, ile Polaków będzie grało w drużynach establishmentowych? No to mamy inną sytuację. Cieszymy się z udziału Polaków w tym, że oni grają po prostu w tych głównych, elitarnych klubach, które są uwarunkowane. Znaczy, ja nie mówię, że to jest dobre czy złe, ale nie, w dalszym ciągu to ma znaczenie. To ma znaczenie, ale to jest nowa sytuacja po prostu, bo to nie jest, że my rozbudujemy swoją prowincję polską i my po prostu swoją drużyną pokonujemy inne drużyny, tylko cieszymy się, że nasze drużyny brają udział w centrum. Po prostu, że my mamy swoich emisariuszy, swoich wysłanników w centrach po prostu, gdzie się toczą główne te walki sportowe. No to Polak nie cieszy się na własnym terytorium, tylko jest na terytorium już globalnym. No to wtedy ile jest Polaków na rynku globalnym? No możemy tak obliczać. Tak samo nie będziemy się cieszyć, że w Krakowie się odbywają jakieś spotkania dyskusyjne, tylko ilu Polaków w Londynie wystąpiło po prostu albo tam w Brukseli ze swoim wykładem, prawda? Czyli można śmiało powiedzieć, że zawsze będziemy chcieli być tym najmocniejszym, najlepszym... No, mieć wpływ na centrum. To, że musimy wywalczyć wpływ na centrum, to będziemy najmocniejszy w centrum. No to będzie przesunięcie, że tak powiem, frontów narodowych na centrum globalne. No to może tak być, że narody wywalczają pozycję w centrach, a likwidacja narodów starego typu, państw narodowych następuje, no demontaż. No bo z tym na pewno mamy do czynienia. A być może jeszcze, no ja nie wiem, jak wracając do tej wojny, nie wiem, na przykład, że wojna może zniknąć, tylko zastąpią ją zawody sportowe faktycznie. Oby. No wiecie, wojna, prawda, nie jest, nie Ameryka atakuje Irak, tylko grają w piłkę nożną. W takim razie serdecznie dziękuję i Państwu za przyjście, i Panu doktorowi za bardzo miłe spotkanie. Bardzo serdecznie dziękuję. I oczywiście w imieniu właścicielki zapraszam do zakupów kawy, herbaty, ciastek i pozostania na koncercie.